16 luty 87. Zaczynam rozumieć, że nie mogę więcej żyć bez Boga. Sądzę, że On naprawdę związał mnie ze sobą. Ja jestem Jahwe, moje dziecko, to ja, zwróć się do mnie. Kocham Cię i z powodu tej wielkiej miłości, jaką mam dla Ciebie, należysz do mnie. Nie bój się, moje dziecko, posłuchaj mnie. Z powodu ogromnej miłości, jaką mam dla Ciebie, związałem Cię ze mną. Wesprzyj się na mnie, pragnę, abyś mnie potrzebowała, Wasulo. A więc tak bardzo nas kochasz? O moja córko, czy nie odczułaś mojej miłości? Tak, oczywiście, to niewiarygodne. Moja miłość do Ciebie pragnie Cię pochłonąć. Czuję się uwielbiony, odczuwając, jak jesteś przywiązana do mnie. Ja z mojej strony kocham Cię niezmiernie i nigdy nie odłączę się od Ciebie. Zrobiłem też wszystko, abyś i Ty nigdy nie odłączyła się ode mnie. Umocniłem nasz związek, widzisz? Raduję się triumfem. Zapragnąłem, abyśmy byli na zawsze zjednoczeni. Ty potrzebująca mnie, kochająca i związana na zawsze ze mną i ja związany z Tobą, kochający Cię w sposób wolny i bez zastrzeżeń, panujący nad Tobą. Ja, który Cię stworzyłem. Ja, który Cię pielęgnowałem. Ja, który Cię uświęciłem. Ja, który pierwszy spojrzałem na Ciebie. Ja, który napełniłem Cię swoim duchem. Bardzo tego pragnąłem, bowiem, Wasulo, jestem Twoim Bogiem, Jahwe, który Cię podniósł. Upewniłem się, aby więzy, jakie łączą Cię ze mną, trwały na wieczność. Nie będziesz mogła więcej odłączyć się ode mnie, bo ja jestem najwyższy. To przerażające, nawet jeśli Cię kocham, Panie. Twoja moc i mądrość jest wielka. Dlaczego, Wasulo, czego się obawiasz? Czy nie jestem nauczycielem miłości? Zajmę się Tobą, uspokoję Cię, gdy będziesz pogrążona w bólu. Okryję Cię moimi błogosławieństwami, udzielę tego, czego Ci brak. Jestem nieskończonym bogactwem. Nie masz się czego obawiać ze mną. Ja jestem tym, który podtrzymuje fundamenty ziemi. Pozostaw mi wolność czynienia wszystkiego, czego chcę od Ciebie. Jestem tak szczęśliwy, mając Cię blisko siebie. Ciebie tak wrażliwą i tak słabą, bo wiem, że Twoje serce pozwoli mi zrobić z Tobą to, co mi się będzie podobało. Nie lękaj się, ja jestem Ojcem Niebieskim i kocham Cię ponad wszelkie ludzkie zrozumienie. Ja jestem Jahwe, jeśli nie słyszałaś tego wcześniej, mówię Ci to teraz, że jestem znany z dochowywania wierności, a moje słowo jest pewne. Moje dziecko, wyrwałem Cię śmierci, aby moje słowo zostało zapisane. Podniosłem Cię, aby została moją posłanniczką. Ponieważ zaś masz stać się posłanniczką, musisz przejść formację. Powinnaś poznać, jak ja odczuwam, jak ja działam i jak moja miłość rozpala serce. Inaczej jak mogłabyś powiedzieć o tym moim umiłowanym dzieciom? Pójdź, odczuj moją obecność, jak Cię tego nauczyłem. Kocham Cię, maleńka. Rozpoznaj mnie, pragnę, abyś trwała w zażyłości ze mną. Wasulo, jutro podyktuję Ci orędzie, które pouczy moje dzieci, jak być ze mną. Idź teraz wypełnić inne zadania. Idź w pokoju. Moja miłość do Ciebie pragnie Cię pochłonąć.
Raduję się triumfem. Ja jestem tym, który podtrzymuje fundamenty ziemi. Rozpoznaj mnie, pragnę, abyś trwała w zażyłości ze mną.